Cześć. Język mówiony rządzi się własnymi prawami. Czasem bywa tak, że to, co uznalibyśmy za błąd w języku literackim, pisanym, w języku mówionym jest zupełnie właściwe, a wręcz pożądane, jeśli chce się osiągnąć naturalność i realność w mowie. Tak właśnie jest z paskim przysłówkiem. Używając go w wypracowaniu, urzędowym piśmie czy oficjalnym liście, zrobimy błąd. Natomiast rozmawiając z innymi, w codziennym języku nie tylko nie popełnimy błędu, ale również poprawimy naszą biegłość w ovładaniu tym językiem. Warto zapoznać się z płaskim przysłówkiem, gdyż jest to zagadnienie bardzo łatwe do nauczenia i zastosowanie go uczyni sporą różnicę w biegłości naszej mowy w języku angielskim. Zapraszam. Oto pierwszy przykład. W książkowej literackiej angielszczyźnie przysłówek odpowiada na pytanie jak i tworzymy go dodając do przymiotnika końcówkę ly. Time walks so slowly. Time walks so slowly. W języku mówionym, potocznym, przybiera on formę płaską, upodabniając się do przymiotnika, co powoduje, że nie występuje w nim końcówka ly. Time walks so slow. Time walks so slow. Następny przykład książkowego literackiego użycia przysłówka z końcówką ly. The sun was shining brightly. The sun was shining brightly. I to samo zdanie z użyciem płaskiego przysłówka, co jest charakterystyczne dla języka mówionego. The sun was shining bright. The sun was shining bright. Teraz kolejny przykład użycia przysłówka w literackim języku angielskim. President wants to get this bridge rebuilt as quickly as possible. President wants to get this bridge rebuilt as quickly as possible. I w języku potocznym mówionym przy użyciu płaskiego przysłówka. President wants to get this bridge rebuilt as quick as possible. President wants to get this bridge rebuilt as quick as possible. Należy zapamiętać, że płaski przysłówek tworzy się przez usunięcie końcówki ly, w wyniku czego słowo przypomina przymiotnik. Użycie płaskiego przysłówka w języku mówionym nadaje naturalność naszej mowy, upodabniając ją do tej stosowanej przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. I kolejne przykłady. Płaski przysłówek zaznaczono kolorem pomarańczowym. A man looks stupid when he tries to do that. Walmart sells things cheap. The engine runs pretty smooth. She tried to think different. It's real hot day today. You are coming on too strong. He spoke sharp and to the point. Jeśli podobał się Wam film, kliknijcie przycisk kciuki i subskrybuj. Dzięki za uwagę.